Egipcjanie znajdują sposób na złagodzenie bólu podczas operacji. Wiele przełomowych osiągnięć nowoczesnej medycyny, takich jak zabiegi chirurgiczne na otwartym sercu czy wymiana stawów, nie byłoby możliwych, gdyby nie było wyeliminowania bólu. Gdyby nie wyeliminowano bólu. Ale skąd wzięło się znieczulenie? Na ile nam wiadomo, pierwsi lekarze nigdy nie uciekali się do pozbawiania ludzi przytomności za pomocą uderzenia w głowę. Starożytni medycy z Egiptu i Asyrii uciskali obie tętnice szyjne pacjenta, zmniejszając dopływ krwi do mózgu i w ten sposób powodując utratę przytomności. Ponadto Egipcjanie odkryli, że opium łagodzi ból, a Asyryjczycy używali specjalnej mikstury znieczulającej na bazie belladonny, marihuany i korzeni mandragory. Grecy i Rzymianie naśladowali i rozwijali te techniki, a średniowieczni Arabowie wynaleźli nawet rodzaj narkozy inhalacyjnej. Początki nowoczesnej anestezji można datować na drugą połowę XVIII wieku, kiedy Joseph Priestley otrzymał podtlenek azotu, czyli gaz rozweselający. Sir Humphrey Davy odkrył, że gaz ten ma właściwości znieczulające i nasienne, a mimo to początkowo raczej bawił publiczność swoimi pokazami, niż traktowany był jako przełom w medycynie. Wszystko się zmieniło, kiedy pewien amerykański dentysta zaczął stosować gaz rozweselający, by bezboleśnie wyrywać zęby. Kilka lat później ulubionym środkiem znieczulającym stał się eter, stosowany najpierw w stomatologii, a potem w chirurgii. W niektórych krajach zamiast dwóch poprzednich środków używano chloroformu, który nie jest tak łatwopalny, ale jego stosowanie niesie ze sobą znacznie większe ryzyko wystąpienia powikłań. Mężczyzna pogrążył się w głębokim śnie i gdy spał, Bóg wyjął jedno z jego żeber. Księga Rodzaju 2,21.